Czołem! Witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy, z tej strony Pietro. Witam Was w kolejnym gameplay odcinku z gry Outlast. Seria zagrajemy w Outlast. I cóż mamy? Mamy ogólnie to, że znajdujemy się w zakładzie psychiatrycznym wykupionym przez firmę Murkoffa. Mamy dziennikarza, który ma zamiar, jest za zadanie rozwikłać tajemniczą zagadkę, co się dzieje w owym budynku. Nie mamy natomiast palców, dwóch, przy czym jeden przy każdej dłoni. Nie mamy kamery, dzięki której możemy widzieć w ciemności. I mamy cholernego pecha w związku z brakiem tej kamery. Tu zatrzymałem się ostatnio, jak pamiętacie, zamknij pysk. Jak pamiętacie, obraz mi znikał w pewnych momentach, nadal mi znika, ale mimo wszystko i tak, wiadomo, trzeba dokończyć serię, wypadałoby tym bardziej, że na nią czekacie. Także no cóż, jedziemy dalej. Tam coś się świeci, mam na zamiar to sprawdzić i no sobie tylko przyciszę dźwięki, bo wolę słyszeć swój własny głos podczas komentarza. A przy okazji, o właśnie, zniknął mi obraz, teraz szybciutko do tego. Zapisywanie. Spodziewam się niespodzianki w związku z tym, że zaraz wezmę tą kamerę. A więc dostaję się na drugie piętro. Dobra, kamera wzięta. I teraz pytanie: czy coś się stanie, jak się odwrócę? Okej. O kurwa! Jezus Maria. Przepraszam. O, jeszcze mi kamera nawala, kurna. Zenek, Janek i Kazimierz. No tego brakowało. Dobra, zamykamy wrota. Nara, frajerzy. I ciekawe, czy mnie zobaczą, jak sobie tu staję stanę. No ciekawe. Mam nadzieję, że mnie nie za... O kurna, widzą mnie. Jakim cudem oni mnie widzą? Jezus, Jezusie miłosierny. Lub nazareński. Dobra, spieprzamy stąd. Tu nie, tu nie. Zamknięte. Hopla! Czy tutaj mogę iść? Nie, bo po co? Auć! Świnia. No to do góry w takim razie. Zaraz, zaraz, gdzie to było? Ej, no to jest nie fair! Auć. Po co ja się z nim w ten sposób bawiłem, to ja nie wiem. Dobra, kij z tym. Podejście numer 2. A zatem, wiadomo, że jak wezmę tą kamerę, to po lewej stronie pojawi się trzech typów, których na razie nie słychać. Ani tym bardziej nie widać, no bo skoro jest ciemno. No dobra, moi państwo, bierzemy tą kamerę i po prostu uciekamy. Kamera oczywiście jest uszkodzona. Dobra, tą historię już znamy. A ciekawe, czy da się tu jakoś ich wyemigrować, wymikrować. Lalalalalalalalala. Nie, tego się nie da otworzyć. Pobiegamy sobie trochę. Tu nic nie ma. Tu nic nie ma. Przydała mi się teraz taka muzyczka, to będę heala. Nara, frajerzy. I tak dalej. Dobra. Jesteśmy teraz w tym. Jak teraz do góry wejść? Może po prostu o tak. O i udało się, kurna, udało się. No dobra. Poczuliśmy pewien progres. Ja sobie trochę napiję kawki. I zwialiśmy tamtym trzem drapom. Mamy kamerkę, mamy 9 baterii, to jest normalnie sukces. Od kiedy ja mam w tej grze tyle baterii? Good shit. A przy okazji, nie wiem czy o tym mówiłem czy nie, ale planuję nową serię
gry i nie będzie to gra FPS, bynajmniej. Będzie to gra z zupełnie innego gatunku. Będzie ona nagrywana nieregularnie, aczkolwiek będzie. Być może nawet i dzisiaj, czyli we wtorek 20. Dzisiaj mamy chyba 22. W każdym razie... Aha, tu nic nie... Aha, to są kible. Oczywiście kamera uszkodzona. Ale patrzcie, oni nie przyszli w ogóle. To ciekawe. Ale co, trzeba znaleźć kamerę, aby móc poruszać się w ciemności. No mam już kamerę, dlaczego jeszcze nie mogę się poruszać w ciemności? Mogę na przykład zejść na dół? I pytanie moje brzmi, gdzie są, gdzie jest tych trzech drabów, którzy mnie gonili? Zejdź. Zejdź, powiedziałem. Aha. Czyli nie mogę zejść tylko i wyłącznie z tej strony. Serduszko trochę bardziej wali. Teraz moje pytanie brzmi, czy jak tutaj pójdę dalej, czy spotkam tych trzech przemiłych panów? Serce podpowiada, że nie. Mózg podpowiada, co cię popieprzyło cię? Ale nie wiem, czy obiektyw kamery faktycznie w ten sposób wygląda po zbiciu szkiełka, ale jest ono nadzwyczaj zrobione z pieczołowitą dokładnością. To mi się bardzo podoba, delikatnie to utrudnia widzenie. Ja się nie zdziwię, jak w przyszłości na środku ekranu będzie również takie pęknięcie. Dobra, a teraz tak. Pójdźmy wszyscy do... dalej po prostu. Serducho napierdala, a więc można się wrócić. Ojojoj, mały spadek FPS od 19. Skoro tam nie mogę pójść, bo tam są niemili koledzy, to jednak pójdę sobie tędy i wrócę do początku. Bateria? Nie, myślałem. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Teraz sobie mogę teraz przynajmniej widzieć w ciemnościach. Jestem pieprzonym Batmanem. I widzę w ciemności. Nie, kamera musi być. Teraz pytanie, co dalej? Mam kamerę. A, już wie... co to było? Never mind. Trzeba uważać pod nogi, bo ostatnio, pamiętamy, zerwała się pod nami. Nie. Yeah. Przydałaby się jakaś... Znowu te głosy. Czyżby coś na nas czekało? Wieku, luzuj zwieracze. Sam nie jesteś. Po co ja to mówię? Oj, coś się dzieje. Kamera zaczyna szwankować, czyli tudzież ewentualnie mówiąc, aczkolwiek dawać dupy. To co my tu mamy? Tu nikogo nie ma. A więc... szukam baterii, wiecie? Bo być może gdzieś tu jakaś będzie taka zabłąkana duszyczka Duracella. Tędy pewnie da się przejść, ale na razie zostawię sobie w spokoju to przejście. Rozejrzę się po reszcie pomieszczenia. Nie chcę zużywać zbyt często baterii, aczkolwiek chyba nie będę miał wyjścia. Bo tu jest tak ciemne, że i tak gówno widać. Tu pewnie nie prze... Chociaż przejdę? Przejdę! Tylko po co? Dobra. Bateria powiedziała właśnie, że kończy się moja energia. Trzeba było chyba by wyjść na górę. Gdyż aczkolwiek. Chyba, że tutaj jeszcze się wejdzie na moment. Zobaczymy, czy to się w ogóle da. Nope. To trzeba wejść na górę w takim razie. Da się potem wejść? Przepraszam, że się tak spytam. Raz. Nie. Czarny. I wszystko od początku. Rany. Dobra, tylko przybliżę mikrofon, żeby mój głos był lepszy.
No i trzeba się jakoś wdrapać na górę. Czyli tak naprawdę w sumie niewiele się dowiedzieliśmy do chwili obecnej. Wiemy to, że dzieją się w tym budynku różne ciekawe, niemiłe rzeczy. Odbywają się tutaj jakieś dziwne rytuały. Sekta może. Mordują dla przyjemności. Pan doktor Frankenstein z dużymi nożycami odczuwał wielką przyjemność i być może dostawał orgazmu na widok przecinających różnych ciał i robienia z ludzi mięsa rabatnego. Sadysta się kłania. Sam też nie był w zbyt dobrej formie. No dobra. A więc została nam tylko skok wiary! Jicha! Bez komentarza. Albo ten baran się nie roz... No kurde, człowieku, skocz! Albo ten baran nie skoczył tak jak powinien, albo w ogóle nie zaczął biec. A więc podejście numer 2. Słyszałem. Dobra, podejście numer 2. Czy zaczniesz w końcu biec, mój drogi dziennikarzu? No kurwa mać! A czy ja w ogóle mam tutaj przebiec? Przecież deski się urwały. Ha! No ale znalazłem. Chyba, że ja muszę dostać się tam do tego miejsca. Kurde, teraz to zupełnie zgłupiałem, o co kaman. Nie wiem. O, jeszcze raz spróbuję. Sorry, pogubiłem się, naprawdę. Tutaj gra nie pokazuje, co zrobić, a w tej chwili znajdź kamerę, aby poruszać się w ciemności. Mam kamerę, a mimo wszy... facepalm. O Jezu, z drugiej strony się znalazłem znowu, Boże Święty. Nie, żebym grał na czas, co nie, ale... nie bardzo wiem, o co kaman. Aha, tu są zamknięte. Czy ten dusz też nie przejdę? No nie! Aha, jeszcze raz pewnie skoczę i się zabiję, rozumiem? Dobra, po raz kolejny. Najwyżej się zabiję. Trudno się mówi. Dobra. I próbujemy jeszcze raz, chociaż. Mam takie dziwne wrażenie, że ponieważ tam te deski się urwały, no to ja już tam po prostu nie dojdę. Skoro nie, to w takim razie gdzie ja mam do cholery iść? Chyba, że... jakimś dziwnym sposobem... tam mam skoczyć. No dobra, zobaczymy. I skok wiary! Woo! Ach, udało się! Patrz, szajta. Dało radę. Okej. Okay. Now what? Aha, mogę tu wejść? Znajdź ojca Martina w bloku administracyjnym. Zajebiście. Jest good. Hem. Skok wiary? No dobra. 3, 2, i ha! Dobra. Oj, bateria się kończy. Trzeba przeładować broń. I lecimy dalej. Teraz będziemy nasłuchiwać dźwięku serduszka. Zaproszę. I rozrusznik do wymiany. Na. Hello? Anybody home? Hello? Juhu. Dobra. No comment, please. Niewiele widać. Dość wysoko. Skok wiary raczej nie sugerowany. Bardziej, że pod nami nie ma żadnego wozu z sianem.
Tak, myślę, że przypadkowy upadek stąd na tamten poziom raczej powodowałby naszą rychłą śmierć. A więc... Iha! Dobra. Okej, okay, now what? Mam stąd zejść? W sumie nic więcej to raczej nie uraczę. No to dobra, no to w takim razie hopla! O, jest dobrze. On nie ma pałki, więc teoretycznie... nic mi nie zrobi. Tylko teoretycznie. Czy tu też jakaś bateria, coś... Ała! Kurde. Znowu bateria... Znowu mi latarka siada. Czy ty mi coś zrobisz? Aha. Rozumiem, że ty mi coś zrobisz. W porządku. Cieszy mnie to niezmiernie. WTF? Let me out? Po co? Co on powiedział? Skąd ma wiedzieć, że nie jesteś pacjentem? A czy ja kurwa wyglądam na pacjenta? Mam kurna skórę do Armaniego, buty na jacza, pewnie żel jeszcze z firmy Adidas na włosach i miałbym być pacjentem. Ciekawe. Oj. Znowu spadek FPS-ów do 11. Ta gra jest wysoce niezoptymalizowana niestety, no ale biorąc pod uwagę kiepski budżet, to się nie ma co dziwić. Dobra, mogę wstać, okej. Okay. Jak tam z czasem? Spoko. Damy radę. Szczelina. Aha, czyli rozumiem, że być może będziemy bawili się znowu w uciekanie przed potworakiem. To będzie nasz azyl, w razie czego. Chociaż te krople są takie delikatnie za duże. Wielkości piłki baseballowej. Wow, spokojnie. To było zamierzone, czy to było specjalnie? O. Tak. No to mamy grubasa, dawno go nie było, nie powiem. Dawno nie... O kurna. Upsi. No to pana przywitamy. Aha, on tutaj jest, dobra. No to ty tu wbijaj. Nara. Ciekawe, czy tędy przejdzie. No i co? Cholera, właśnie. Cwaniaczku, taki cwania... O Jezu, nie. Co ja robię? Ej. Ciekawe, co teraz zrobić tym gnojem. Jestem ciekawy, gdzie się gra zapisała, a w razie czego mnie zabije, czy gdzie mnie odrodzi. Podkład muzyczny nie byłby was. Ciekawe, czy na przykład jeśli przebiegnę do końca korytarza, co tam znajdę, bo te drzwi wyglądają na otwarte, chociaż nie wiem, tam chyba jest jakaś szyba. Pytanie, czy ja jestem w stanie otworzyć. O Jezus, teraz ten grób będzie mi tu łaził, cholera jasna. Poświęcę parę minut na to, żeby się rozeznać w sytuacji. I jak nie będę wiedział, co dalej zrobić, to po prostu przerwę nagrywanie, no i wrócę z nową ideą. Dobra, poszedł w pizdu. Dobra, co my tu mamy? Na razie stworek o nas nie wie, tu jesteśmy. Nie wiem, czy biec do przodu, czy nie. Serce nie sługa, ale może się uda. O kurwa.
Rups. Ciekawe, czy mnie zauważy. Zdobyć jakaś szafka albo coś. Bo bez szafki to jak bez nogi, prawda? I co, widzi mnie? Nie widzisz mnie, nie widzisz mnie. You don't see me. Jakiś ty piękny, jakiś ty śliczny. Ktoś robił make-up. Pewnie Doda albo Joanna. No idź w pizdu pan, idź panie w pizdu. Już, paszą won. Paszą won. Paszą won. Nie macie. Go away, już, siu. Siu. Nie macie. No wypierdalaj. Prawie podziałało, myślałem, że już pójdzie. No idź pan w pizdu, człowieku. Gdzie pójdzie? Pójdzie w prawo. Znaczy, pytanie, czy pójdzie, czy tu będziemy go widzieć. A tu nagle się pojawi za moimi kurna plecami, bo wyjdzie przez okno. Ha, 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 ha. Dobra, nie no. Tak tutaj siedzieć w innym miejscu, tak nie ma. Kurna, poszedł tam w stronę. Dobra, ryzykuję. Najwyżej będę uciekać. Trudno. No. O, mam cię. Gdzie wejdziesz, mój drogi przyjacielu? Poszedł w prawo. Znaczy w lewo, zagadam. Nie widzisz mnie? O! Jak miło! Wentylacja. Jezus Maria, dupę mi uratowałaś, wentylacja. Okej. Czas rączki wysuszyć od potu. I działamy dalej. No to można powiedzieć, że żeśmy wyrucha w, no, wiecie, tego grubasa. A, tutaj, tu się przejść pewnie nie da. Nope. O, grubas. Co, cwaniaczku? Nie mogę tego otworzyć, więc zostawimy to wejście w spokoju. Aha, tędy mogę przejść. Aha, no to zrzucamy ciało na ziemię. Oj, faj, fuj. No i co teraz? Oj, oj, znowu spadek FPS-ów. Dobra, no nie ma innego wejścia, musimy zejść tutaj. W sumie trafiliśmy na sam początek tak naprawdę. Ja. Bloku administracyjnym. Jesteśmy w tej chwili w bloku. A dlaczego to jest taki dźwięk dziwny? Wow, spokojnie, spokojnie. Czyżbym znowu spotkał tutaj grubasa, lub miał go spotkać? Ktoś mi tu jęczy. O, notatki, świetnie. Nie. Dokumenty. Przełamanie ducha. Berlin, 38. Reichsleiter Lohner. Jezu. Co? Reichsleiter Lohner i doktor medycyny Rogge. Mam pilne wiadomości dotyczące trwającej w tej chwili pracy doktora Rudolfa Wernickiego nad rozwojem pola morfogenicznego. Pracy rozszerzonej o teorie powstałe w trakcie krótkiego, lecz pechowego kontaktu z A. Turingiem. What? Gdybym sam tego nie doświadczył, nie uwierzyłbym, że to się stało. Ale nawet nie mówiąc o sprawie perspektywy regeneracji komórkowej i sterowalnego tworzenia nowotworów, sądzę, że metoda Wernickiego rozerwała barierę między światem cielesnym a duchowym. Coś przedarło się od tej strony. Osobiście doświadczyłem ukazania się zjawy.
Pewnie chodzi o tego Woolridera. Co prawda przez krótką chwilę, ale nie ma mowy o pomyłce. Proszę przesłać Dietrichowi Eckartowi, ja pierniczę te niemieckie nazwiska i imiona, moją notatkę oraz zaproszenie do uczestnictwa w kolejnych eksperymentach. Być może sam Führer powinien dowiedzieć się o naszych odkryciach. W mojej opinii sukcesy doktora Wernickiego przedstawiają sobą ogromną szansę dla naszej sprawy i dla narodu niemieckiego, a ponadto stanowią wystarczający powód, by wykluczyć wszelkie represje względem doktora. Pozdrawiam twoją rodzinę. Podpis nieczytelny. Pozdrawiam twoją rodzinę i wylądujesz w Oświęcimiu. Czy ja muszę tędy przejść? Ja patrzę tylko, czy gdzieś są baterie, ale... Można par... O! A, kamera. Nope. Nic tu nie ma, możemy iść dalej. Aha! Ja tych drzwi nie otworzę. Nawet lepiej. Rozumiem, że tędy będę musiał przejść prawdopodobnie, bo tędy raczej nie wejdę. O! Przez tą szybę właśnie wyleciałem na początku gry. Cóż za perspektywa. Dobra. O, do tyłu. Aha. To się otwiera do tyłu czy do przodu? Do tyłu. Nie no, w ten sposób to ja nie otworzę niczego. Muszę wejść tak. O! Weź klucz ze świetlicy. Yes, coming. I'm coming. Potrzebny klucz. Super. Przydałoby się jakiś zapis z profilu. Pójdziemy sobie najpierw na dół. Czyli... O, czyli w miejsce, gdzieśmy przecież pewnie byli, albo i nie. Czy ja tędy w ogóle mam iść? Nie. Tędy już nie przejdę. Wracamy się do góry. Weź klucze do świetlicy. W świetlicy chyba jeszcze nie byłem. W chapel, lobby. Kaplica, recreation hall, biblioteka i lobby. Nie wiem, gdzie ja pójdę, ale... Zamknięte? Yeah. Kibel? Jezu, znowu to oddychanie mocne, no ludzie święci. Czy tu się nic kompletnie nie dzieje? Ten pewnie zaraz nic nie zrobi. Mogę pograć w bilard? Nie mogę, po co? Rozumiem, oj. A tu ja, o, tu się gazu latnia. Nieładnie. Jak tam wejdę, to pewnie już nie wyjdę. Rozglądam się za bateriami, wiecie, ale na razie to skąpo znowu. Tędy oczywiście nie przejdę, bo po co? No cóż, będę musiał chyba zejść na dół, innego wyjścia nie ma.